Tomasz Kamel, sensacyjne plotki o jego z Wojewódzkim to jednak prawda. Tomasz Kamel i Kuba Wojewódzki dziś raczej nie palają do siebie zbyt wielka sympatia. Szefman TVN nie odpuszcza żadnej okazji, by wbić szpilę Tomkowi. Mam m.in. za zle, że ten nadal pracuje w reżimowej TVP. Kpil m.in. z wystąpień Tomka podczas koncertu Bocelego. Gdzie nazwał ciazę prezesowej Kurskiej cudem. Określił Kamela bylem kolega, co ostatecznie potwierdzalo, że już nie utrzymuje żadnego kontaktu. Ostatnio Tomek wystąpił z kolei w podcaście Bacmy Razem, który prowadzą Ida Nowakowska i Olek Sikora. Nowy ulubieniec TVP zapytał kolegę po fachu o bylego przyjaciela. Zastanawiam się, co czuje człowiek, który z kimś się przyjaźni, i zamiast wymierzyć ci jakieś przykre słowo, które ma ci sprawić przykrość, zrobić to osobiście, nawet w formie SMS-a, robi to publicznie, zagaił Sikora. Kamel postanowił, że nie będzie owijać w bawełnę. Wyjawił cała prawdę o ich relacji. Czy ty teraz mówisz o tym, co pisze o mnie Kuba Wojewódzki? Po pierwsze, ludzie dokonują wyborów. Czasami chcą mieć z kimś kontakt, a czasami nie chcą. On miał swoje powody, dla których nasze drogi się rozeszły. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, bo bardzo dobrze nam szło w naszym koleżeństwie i nigdy nie było między nami żadnych sporów. Później do tego wszystkiego pewnie doszła jakaś jego niezgoda na to, co ja robię w życiu. Która postanowił publicznie wyrazać, mam na myśli kontekst zawodowy. Pytanie tylko. Czy ta niezgoda wynika z jego wewnętrznej niezgody, czy z faktu, że on ma taką pracę? Która polega na tym, że trzeba temu czy drugiemu wbić szpilę i trzeba go skrytykować. Bo ma się rolę takiego stanczyka od perl. Zaskoczył jednak wyznaniem, że ich rozstanie było jest dla niego ciosem. Wojewódzkiego nadal jednak cieplo wspomina i nazywa niesamowitym człowiekiem. Zalowalem, bo to wspaniała znajomość i niesamowity człowiek. Przez lata góry wspomnien. Ale się skończyło, podsumował z żalem Kamel. Myślicie, że jeszcze kiedyś odnowia dawna relacja?